Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesor Marią Deką, część siódma. Jak społeczeństwo postrzega archeologię? No więc na ogół są takie reakcje, że o, to bardzo ciekawe. Następna reakcja, jakoś wszyscy sobie kojarzą tą archeologię z archeologią śródziemnomorską i z profesorem Michałowskim. Czy właśnie ja pracowałam może z profesorem Michałowskim, czy jeździłam do Egiptu. A jeśli chodzi o archeologię Polski, to rzeczywiście ludzie postronni właściwie mało wiedzą. Mało wiedzą. No, ja się też zajmuję taką specyficzną dziedziną, dosyć wąską, no właśnie tą historią szkła, z tym, że ona już nie dotyczy tylko Polski, tylko szerzej właściwie Europy. Ale to na ogół też ode mnie się ludzie dowiadują, co to jest właściwie, na czym to polega. A wiedza o generalnie archeologii, tak jak mówię, poza badaniami profesora Michałowskiego, to właściwie nikt więcej nie wie, co się tutaj właśnie dzieje, nad czym się pracuje, że są jakieś wykopaliska. No czasem z jakichś, no bo czasem rzeczywiście teraz telewizja pokazuje jakieś ważniejsze odkrycia albo rekonstrukcje. Ale tak to generalnie jest bardzo mała wiedza. Czemu zawdzięczamy taki stan rzeczy? Po prostu mało się na ten temat, no właśnie ukazuje jakichś popularnych prac, czy wypowiedzi w telewizji, czy chociaż też się to zmieniło na plus, bo są w tej chwili filmy, no szczególnie na tym kanale Kultura, które no, widziałam kilkakrotnie, jeśli chodzi o Ostrów Lednicki na przykład, jest kilka filmów bardzo dobrze zrobionych, rekonstrukcje. No ale widocznie jest to za mało, a poza tym no może po prostu ludzie się interesują teraźniejszością, a nie przyszłością i to stąd wynika. Jak archeologia wpływa na życie osobiste? No więc rzeczywiście trudno jest to pogodzić. Rzeczywiście. I najlepiej, jeżeli by w rodzinie było więcej niż jeden archeolog, no bo to wtedy jest większe zrozumienie. Tak, szczególnie właśnie, jeżeli są te wyjazdy i dosyć częste. No, ale są też inne dyscypliny, które, jeżeli ludzie są zaangażowani i jakoś pracują dużo, no to jakoś muszą godzić się właśnie jedno z drugim. To samo archeolodzy. To zależy od archeologów po prostu. No niektórzy poprzestają na jakiejś takiej pracy codziennej i wracają do domu o określonej godzinie i się zajmują domem. No a są tacy właśnie, dla których jest to pasja. No i wtedy ta pozostała część rodziny no, musi jakoś no, przeboleć to po prostu. To wszystko też zależy od organizacji, prawda, życia w rodzinie, jak sobie się to podzieli, te obowiązki. No ale rzeczywiście, jeżeli się chcę pracować efektywniej, poza tym, no tak jak właśnie Pan wspomniał, no te wyjazdy częste, no to jest trudne do pogodzenia. Jakie są plusy, a jakie minusy pracy w archeologii? Minusów nie widzę. Natomiast plusy, no właśnie to, ale to jeżeli ktoś dla kogoś stanowi, to nie tylko zawód wyuczony, ale też jakąś pasję, fascynację.
no to no przede wszystkim jest to praca ogromnie ciekawa, no chociażby terenowa, prawda, jest to praca, że są niespodzianki właściwie, często bardzo przyjemne, więc poza tym jest to praca, co też już wiele osób chyba podkreślało, w pewnym sensie detektywistyczna. Więc jest to też właśnie bardzo, bardzo ciekawe. No, myślę, że tak jak w każdym zawodzie, chyba nie tylko w zawodzie archeologa, że jeżeli się coś lubi i chce się właśnie pracować w tej dziedzinie, no to jest to bardzo satysfakcjonujące i człowiek jest spełniony, powiedzmy, zawodowo. No więc tyle bym powiedziała. Porada dla chcących studiować archeologię. Te osoby no, muszą, prawda, mieć świadomość, że jest to trudny zawód z wielu względów. No więc właśnie to też, właśnie jak pan pytał, prawda, z tego względu, że jeżeli się chce rzeczywiście tutaj pracować, osiągać jakieś wyniki, to musi być człowiek przygotowany na to, że musi czasem rezygnować no, z jakichś innych, no powiedzmy pójścia do teatru, czy właśnie z jakichś innych dziedzin. Ale jeżeli to kogoś interesuje, no to jest to wielka przygoda, nie tylko praca zawodowa, ale po prostu przygoda. Jest to siedzenie właśnie za biurkiem i wypełnianie jakichś papierków, chociaż teraz to też trzeba, jeżeli się składa wnioski o grant na przykład. No ale właśnie jest to, no jest to po prostu ciekawe.